A przechodząc już do tematu naszej konferencji, to trzeba mówić o tych kwestiach związanych z ciemnością duchową, ale nie ma innej możliwości, jak tylko w promieniach światłości Jezusa. Dlatego, że wpatrywanie się w ciemność zła poza Jezusem, poza Jego światłością oślepia nas i niczego dobrego nie wnosi. Nie daje nam żadnej pożytecznej wiedzy na te tematy, które są jakoś ważne i o których się dyskutuje, o których wy jesteście także ciekawi, bo to jest taki temat, powiedzmy, który gdzieś naszą wyobraźnię porusza, działanie złego ducha, egzorcyzmy, opętania, to wszystko. Jak się ten świat interesuje, proszę wejść do księgarni, do zwykłego Empiku i zobaczyć książki, opowiadanie, jakie są. Wszystkie prawie książki, opowiadania na topie związane są z jakimiś obrazami, z magią, z jakimś nierealnym światem, z jakimiś aniołami, z jakimiś diabłami, jakimiś takimi historiami, które, no jest zainteresowanie tą tematyką jest niesamowite. I ono też w nas jest. Dlatego trzeba, żebyśmy jednak zechcieli otworzyć się na głos objawienia, nauki Kościoła jako ludzie wierzący, jak Kościół głosi tę prawdę. I oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić przez najbliższe kilkadziesiąt minut, ale może przypomnieć sobie to, co najbardziej istotne. A najbardziej istotne jest właśnie to, co wam powiedziałem na początku. Dobra nowina o zbawieniu. Nieprzypadkowo jest to dobra nowina o odkupieniu, o zbawieniu. O zbawieniu nas od czego? Od zła. Od potępienia. Od grzechu. Każdego człowieka, który stawał na drodze Jezusowej drogi, Jezus zbawiał. Dzisiaj będzie Ewangelia o kobiecie kananejskiej, która przychodzi i mówi o swojej córeczce, którą zły duch dręczy. Każdy do Jezusa miał jakąś prośbę, która do Niego przychodził. A każdego Jezus zbawiał. Wybawiał od chorób, wybawiał od zła, wybawiał od ciemności, od ślepoty, od głuchoty. A to tak naprawdę są wszystko obrazy zbawienia, które dokonuje się. Jezus ciągle zbawia. Każde spotkanie z Jezusem jest zbawiające. Nie ma tylko faryzeusze, tylko ludzie zamknięci od Jezusa nic nie otrzymali, bo nic od Niego nie chcieli. I można powiedzieć, że ich sytuacja się jeszcze bardziej pogłębiała, chociaż Jezus i tak z nimi rozmawiał, żeby ich przekonać. Ale zobaczcie, gdziekolwiek pojawia się Jezus, dokonuje się zbawienie. Bo gdziekolwiek przychodzi światłość, którą jest Bóg, to ciemności zostają dotknięte i pokonane. Każde spotkanie z Jezusem Chrystusem jest zbawcze. Nigdy nie jest obojętne, ponieważ jest to światłość, która działa, która wybawia nas właśnie. Jezus jest Zbawicielem. Tak od początku wierzyliśmy, tak od początku głosi Kościół, tak od początku głosi nam Ewangelia. Bez przerwy jest ten, który zdejmuje ciężary na różne sposoby. I terminów, jeśli się weźmie tekst Nowego Testamentu i popatrzy na ile terminów jest tam właśnie wyrażających zbawienie, odkupienie, uzdrowienie, jest tego dużo. Jezus bez przerwy zbawia. Zbawia nas od czego? Zbawia nas od nieszczęścia. Zbawia nas ode złego. Ale to zło to jest coś o wiele głębszego, aniżeli nam się po ludzku wydaje. Jezus zbawia nas od zła, od złego, którego działanie rozpoczęło się jeszcze przed stworzeniem każdego z nas.
pojawiając się na ten świat w roku 1000... O! To już... Nie, 2000 jeszcze niemożliwe. Ale całkiem niedawno, pojawiając się na tym świecie, dla każdego z nas to jest początek, to jest odkrycie. Ja jestem na nowym świecie, urodziłem się. Ale każdy z nas pojawił się w bardzo określonym kontekście duchowym i historii zbawienia. I wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, jesteśmy i żyjemy w pewnym właśnie zastanym kontekście duchowym, który ma na nas wpływ, do którego przemiany jesteśmy wezwani, ale o tym jeszcze będę mówił. Mianowicie, mówiąc prosto z mostu, Jezus przyszedł zbawić nas, wyzwolić z śmiertelnego wirusa, który pojawił się przed stworzeniem człowieka. Jest to wirus, który zrodził się w pierwszym grzechu, pragrzechu. A pragrzech pojawił się, zanim człowiek powstał. Pragrzech pojawił się w światłości, kiedy Bóg stworzył byty duchowe, których nazywamy potocznie aniołami, ale aniołowie to są raczej ci, którzy są posłani. Mówimy raczej o bytach bezcielesnych, nie mają materialnego ciała, chociaż mają pewną postać duchową, duchy inteligentne, które Bóg stworzył przed stworzeniem człowieka w ilościach, które przekraczają nasze rozumienie. I Bóg dał im życie, dał im szczęście, dał im radość obcowania ze sobą, co także przekracza nasze wszelkie rozumienie. Pragrzech pojawił się w sytuacji dla nas niepojętej, kiedy właśnie duchy stworzone przez Boga żyły w pełnej harmonii i miłości ze swoim Bogiem. Pierwszy grzech pojawił się dla nas w sytuacji niezrozumiałej, której nikt na tej ziemi do końca nie potrafi przeniknąć, którą Kościół, teologowie nazywają tajemnicą zła, mysterium iniquitatis. Bo jest tajemnicą zła, w jaki sposób w światłości, w miłości mógł się pojawić grzech, bunt wobec Ojca, który jest miłością. Objawienie chrześcijańskie, Pismo Święte, nauka Kościoła mówi nam to, co jest potrzebne, to, co jest wystarczające o tych rzeczywistościach. Mianowicie mówi nam o buncie Lucyfera, anioła, anioła światłości, bo słowo Lucyfer pochodzi od dwóch słów. Lux, światłość, forein, nosić, noszący światło, anioł wyjątkowy, obdarzany światłością. Dlaczego światłością? Dlatego, że Bóg jest światłością. Mówi Pismo Święte, mówi święty Jan, mówi Jezus w momencie, kiedy jest w świątyni. Ja jestem światłością świata. Bóg jest światłością. I był anioł, jest anioł, jest, był Lucyfer przed swoim upadkiem, który był stworzeniem odbijającym najpiękniej światłość samego Boga. Stworzenie, w którym przeglądał się Bóg. Stworzenie umiłowane, w którym Bóg znajdował wielką radość. Stworzenie wyróżnione, piękne, wspaniałe. Anioł niosący światłość, świetlisty. Tak bardzo podobny do Boga. Jako stworzenie może najbardziej podobny do Boga. I jak nam trudno sobie wyobrazić, że to stworzenie umiłowane, tak bardzo podobne do Boga, stało się antybogiem. Antybogiem w tym sensie, że wzbudziła się w nim wola bycia jak Bóg, a ponieważ oglądało Boga, więc to odrzucenie, to pragnienie, ta chęć, wola stania się jak Bóg, spowodowało najgłębsze,
całkowicie pewne, świadome, dobrowolne, bez domieszki żadnego błędu, odrzucenie Boga jedynego i prawdziwego, który jest miłością. Lucyfer postanowił być Bogiem wbrew Bogu jedynemu, żywemu, prawdziwemu, wbrew miłości. Jest to zło, które w swoim rozmiarze przekracza nasze rozumienie. Dlatego mówimy, bo nie mamy innego sposobu mówić o tym, tajemnica zła, mysterium iniquitatis, niepojęte. Jak można cieszyć się miłością, zaufaniem samego Boga, widzieć, że jest jedynym źródłem życia, wieczności i temu Bogu powiedzieć nie i usiłować być Bogiem, stać się Bogiem, wiedząc o tym, że jest się tylko stworzeniem. W buncie Lucyfera jest potworny fałsz, jest kłamstwo, bo byt skończony chciał zostać bytem jak Bóg, mieć władzę jak Bóg, świecić, być światłością jak Bóg wbrew Bogu. Jest to straszliwy upadek stworzenia. Dla nas niepojęty. Ale jedną rzecz jeszcze starajmy się jakoś doświadczyć i pojąć. Rzecz bardzo trudną, którą tylko rozumieją ludzie bardzo blisko żyjący z Bogiem. Mianowicie, pomyślmy o cierpieniu samego Boga. Może się na tym nie zastanawialiśmy. A to jest bardzo istotne. Dlatego, że my widzimy czasami takie fakty, no diabeł się zbuntował, był przeciwko Bogu, no to jeszcze powiedzono, no to Bóg go ukarał, to go strącił, wyrzucił go z piekła, odebrał mu wszystko i tak dalej. Myślenie takie spekulatywne, ale bez serca. A zauważmy, co przeżywał Bóg, który jest miłością, który stworzenie anioła Lucyfera tak blisko miał w swojej więzi, w swoim sercu, dał mu całe swoje serce, a to umiłowane stworzenie obróciło się przeciwko miłości. Cierpienie Boga, rzecz niepojęta, sprzeczna sama w sobie w ludzkim rozumieniu, bo Bóg nie może cierpieć, nie jest jak człowiek, jest nieograniczony, jest szczęściem, jest pełnią, a jednak Bóg cierpi, nie tak jak człowiek, ale cierpieniem, to jest dla nas niepojętą tajemnicą. Bo tak naprawdę, kiedy dojdziemy do Jezusa Chrystusa, do Jego wcielenia, do Jego serca przebitego, to przez serce przebite Jezusa Chrystusa widać przebite serce Ojca. Zresztą, co nam Jezus mówi o Ojcu Marnotrawnym, o Ojcu Syna Marnotrawnego? Mówi nam o Bogu. I o jakim Bogu? Ano o Bogu, który wychodzi na opłotki i czeka, tęskni i wzrusza się, kiedy widzi swoje dziecko. To sam Jezus nam o tym mówi, jaki jest Bóg. I teraz wyobraźmy sobie, jak Bóg cierpi, On niecierpiętliwy, niepodatny na cierpienie ze względu na swoją boską naturę, jak cierpi z powodu zła, które się dokonało. Przejdźmy dalej. Kiedy człowiek pojawił się na świecie, mówią teologowie, że Lucyfer wzgardził stworzeniem, człowiekiem, powiedział Bogu nie, również ze względu na człowieka, który stał się koroną, ostatnim dziełem stwórczym Boga, koroną. Wzgardził człowiekiem, ponieważ ulepiony z prochu ziemi, ponieważ ulepiony z prochu ziemi, z materii, którą diabeł gardzi, nagle daje mu Bóg życie. Wzgardził, znienawidził Lucyfer Boga, ponieważ stanął w obliczu łaski tak wielkiej darmowości. Z prochu ziemi dźwiga, lepi Bóg człowieka z materii zniszczalnej i w tej materii jest naczynie chwały Boża, jest nieśmiertelna dusza powołana do Boga w wieczności. Tego diabeł nie zniósł,
tego Lucyfer nie zniósł i on wraz z częścią aniołów zbuntowali się przeciwko Bogu. I teraz idźmy do sytuacji stworzenia, pojawienia się człowieka. Znowu dramat pierwszego grzechu i upadku. Nie mógł inaczej wciągnąć diabeł człowieka prostolinijnego w grzech, to uczynił to wzbudzając w nim czegoś, czego w człowieku nie było do tej pory. Lucyfer, stając się od tej pory aniołem ciemności, jak zresztą diabła musi boleć i jego boli, jak się do Lucyfera zwracać, do niego Lucyfer, bo to anioł światłości, imię jego pozostało i oznacza ciągle to samo. I być może w jakiś sposób jest dla niego jakimś cierpieniem właśnie, że stając się aniołem ciemności, buntu, w dalszym ciągu nazywamy go Lucyferem. Wzbudził w człowieku, w pierwszym człowieku prostolinijnym czegoś, czego do tej pory nie było. Można powiedzieć, uruchomił i wszczepił coś zewnętrznego wobec człowieka, coś bardzo, no nie za bardzo możemy powiedzieć, złego w sumie, ale co? Nieufność wobec Boga. Nieufność. Czy to prawda, że Bóg umiłował ciebie, że cię kocha, że ci ufa? Czy to prawda, jeśli ci powiedział, masz piękne drzewo i nie zrywaj z niego, bo będziesz jak Bóg? Dlaczego doszło do pokusy? Dlaczego do niej wciąż dochodzi? Mianowicie, gdyby Lucyfer stanął w prawdzie przed człowiekiem i powiedział, ujawnił mu zamiary, jakie ma wobec człowieka, zdemaskowałby się. Człowiek zobaczyłby, jak wielkim złem jest grzech, jak straszliwą ciemnością zionie diabeł. I jako stworzenie Boże, by nie poddał się pokusie. Pokusa jest po prostu złem w sposób miękki, przekazany, w sposób taki, który ma zmylić nas. I diabeł zwiódł i doszło do grzechu. I co się dokonało? Dokonało się przymierze człowieka z szatanem. Przymierze szatana z człowiekiem. Grzech, nieufność zrujnowała ludzkość w taki sposób, że konsekwencje tej dewastacji naszego wnętrza odczuwamy my wszyscy. Jesteśmy zdewastowani konsekwencją pierwszego grzechu w raju. Nieufność. I to, co uczynił diabeł raz, ta inicjacja w złu, którego się dopuścił z sukcesem wobec nas w raju, dokonuje się nieustannie w każdym grzechu. Każdy grzech zawiera w sobie komponent oszustwa, czyli pokusy, czyli uwiedzenia, czyli wprowadzenie w zło w taki sposób, żeby nie pokazać, czym zło jest w swojej naturze, że jest czymś potwornym, ponieważ jest śmiercią. Bo stworzenie nie może... To, moi drodzy, że my teraz mówimy, że stworzenie nie może żyć bez miłości swojego Ojca, swojego Stwórcy, brzmi dla nas jak... Czasem jak tak odlegle, jak to, co tam... Ta maszynka, co tam w górze, ten Sputnik na Marsie znajduje. Nie za bardzo się tam przejmujemy, czy on znalazł trochę tam jakiegoś azotu, czy czegoś. No coś tam znalazł, posłuchamy tych wiadomości. Jakoś tam może do nas to dociera. A do nas nie dociera ta prawda, jak pył morze międzyplanetarny, że stworzenie bez swojego Stwórcy nie może istnieć, nie może być szczęśliwe. Dla nas istot zawirusowanych grzechem pierworodnym jest to taka prawda, która jak to możliwe?
Przecież ja tyle potrafię. I człowiek usiłuje dowieść sobie, że potrafi coś sam bez Twórcy. Że potrafi być szczęśliwy, bo tyle namiastek szczęścia jest. No jest piękny świat, który nas otacza. Jest natura dana przez Boga. No to wykorzystuje się, żeby być ją szczęśliwy, podporządkować sobie natury. Jest piękny człowiek, podporządkować sobie, żeby być szczęśliwy. Piękna dziewczyna, piękny chłopak, podporządkować sobie, żeby być szczęśliwym. No jak to można być nieszczęśliwym bez Boga? Pewnie, że można być szczęśliwym. Żebym tylko miał oczy, które potrafią tyle zjeść. Żebym miał tylko taki rozum, żebym wszystko potrafił zrozumieć. Żebym tylko miał takie ciało, żebym na każdy szczyt świata wlazł. Żebym tylko miał taki samochód, żebym do dechy mógł docisnąć i mnóstwo wrażeń zebrać. No jak można być nieszczęśliwym? Otóż jest to szczęście stworzenia, które jest dane przez Boga, bo cieszmy się, co jest nam dane. Ale przy wirusie, jaki mamy, przy tym obniżoną naszą odpornością na prawdę, łudzimy się, że prawdziwe szczęście i prawdziwe życie nie pochodzi od Boga. Tak, w pełni tylko jesteśmy dla Niego stworzeni. Stworzenie ze swojej natury krzyczy i woła do swojego Stwórcy. Woła najgłębiej, całym swoim istnieniem. Pierwsza komórka, która powstaje w momencie powstania nowego życia, woła już do swojego Stwórca o pełnię, o wieczność. Najmniejsza materialna komóreczka, która powstała przy momencie zapłodnienia. Z niej jest już krzyk do Stwórcy, do Boga o dopełnienie w wieczność. Wszystko, co żyje w nas, woła do Boga. Ale prawda ta jest w nas właśnie w jakiś sposób zawirusowana. I zły duch na niej jedzie nieustannie i korzysta. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że maszyna zła naszych grzechów, że przez grzech tracimy kontrolę nad swoim życiem. Bierze kontrolę nad nami ktoś inny. Zresztą widać to gołym okiem. Człowiek, który popada w grzech, traci swoją wolność. Wtedy pojawiają się takie terminy jak zniewolenie, jak uwikłanie, jak wszystkie inne rzeczy, które są po prostu nazwaniem jednej prawdy, że przez grzech stajemy się podlegli innej władzy. Władzy po prostu diabelskiej. Dlatego, że człowiek traci kontrolę na korzyść kogoś, kto przez nas zieje nienawiścią i pragnieniem bycia kimś za cenę śmierci Boga. A więc staje się instrumentem szatana. Może to brzmieć katastroficznie, ale prawda jest taka, że nie mamy chwili spokoju na tej ziemi. Nie ma chwili wytchnienia dla ducha ciemności, który przez każdego z nas usiłuje zbuntować się wobec jedynego źródła życia i świętości, którym jest Bóg. Przez każde stworzenie diabeł chce siać swój kosmiczny, totalny bunt wobec Boga. I szuka sposobów, jak do każdego człowieka dojść, w jaki sposób, żeby rozlać na niego ten bunt. Nie tyle bunt, co przede wszystkim pychę bycia jak Bóg.
Nie zrozumiemy jednej rzeczy, ale szatan, widząc wielkość, potęgę Boga, ma wzór nie do naśladowania, tylko wzór do zniszczenia. Chce być jak Bóg. Chce mieć kult. Chce być jak jedyny prawdziwy Bóg, źródłem wszystkiego, i chce, żebyśmy oddawali, żebyśmy dali Jemu serca. Diabłu zależy na tym, żeby stworzone ludzkie serca, umiłowane tak bardzo przez Boga, stały się Jemu podległe, żeby on, Lucyfer, był jak Bóg, władcą ludzkich serc. To jest nieprawdopodobna zazdrość, nieprawdopodobna chęć zbudowania swojego własnego królestwa. Jest to dla nas tajemnica. Po co to diabłu potrzebne? Żeby mieć taką władzę, żeby mieć taki kult. No rozumie się, gdyby miał z tego jakiś interes. No jest złodziej, który... No ja wiem, po co złodziej kradnie. No jeśli wchodzi do sklepu jubilerskiego i ukradnie zegarki, no to po to, żeby je sprzedać, żeby mieć pieniądze. No rozumiemy ludzkiego złodzieja. Każdego złodzieja da się wytłumaczyć. No po prostu to jest przez niego jakieś małe dobro rozumiane, którego dla niego jest całym światem i chodzi i kradnie. No rozumiemy takiego celebryty, który po prostu chce żyć sławą, chce być gwiazdą, chce być kimś i leczy te swoje kompleksy, nagle po prostu wszystkich ma pod fleszami aparatów. No przychodzi po prostu, jego pycha, jego ego żyje. Rozumiemy to wszystko, bo jesteśmy też ludźmi, prawda? Ale ego diabelskie to jest ego nie na miarę człowieka, tylko na miarę ducha. Ducha czystego. Jest to ego, które chce pogrążyć, wciągnąć wszystkich ludzi, wszystkie dzieci Boże umiłowane, które chce sprofanować, zniszczyć i tymi ludźmi strzelać wbrew miłości Bożej. Żeby umiłowane dzieci Boże były takim mięsem armatnim przeciwko miłości Ojca. Sprofanowanie miłości. Zaprzeczenie i wciągnięcie w niepojęte nieszczęście wieczne, w jakim żyje szatan. Dlatego, że konsekwencją buntu wobec miłości jest stan nienawiści, która nie jest czymś emocjonalnym. Nienawidzę ciebie, idź precz, wynoś się i tak dalej. Wszelka ludzka nienawiść jest tylko pewnym ułamkiem tej nienawiści piekielnej. Bo diabeł zbuntował się miarą całego swojego stworzenia, całego swojego bytu. Nie tylko w swoich emocjach, tak jak my nieraz się buntujemy, gniewamy i nienawidzimy, tylko diabeł zbuntował się całym swoim bytem, całą głębią. Tak jakby się wzięło po prostu naparstek, w którym jest kilka kropel nienawiści, i wzięłoby się naczynie głębokie, które jest wypełnione całe nienawiścią, a zarazem bezmiernym cierpieniem. Diabeł wie, że bez Boga żyć nie może, że bez miłości Bożej żyć nie może, i świadomość tego, a zarazem wybór tego stanu rzeczy jest dla niego źródłem straszliwego cierpienia. Dlaczego tak jest? Zapyta człowiek. No dlaczego, idioto, diable, się nie nawrócisz? Mógłbyś to zrobić, Bóg by ci przebaczyć. Przebaczył. Otóż przebaczenie Boga istnieje, ale niemożność nawrócenia istnieje właśnie w samej wolności diabła, w samym akcie jego
odrzucenia Boga. Trudne to są tajemnice. I w ten stan chce wpętać diabeł każde dziecko Boże. Bez wyjątków. A w szczególności dzieci Boże, które doświadczyły Jego miłości. Dzieci najpiękniejsze. Dzieci, które mają serce pełne miłości. Dalej, dzieci Boże, które już diabeł zdeprawował. Nie chce ich oddać, ponieważ nimi posługuje się w swojej nienawiści wobec Stwórcy. Miejmy tego świadomość. I Kościół nas tego uczy od samego początku. Nasze upadki, nasze grzechy, nasze bunty, zło, które angażuje naszą wolność, jest udziałem w strategii demonicznej nienawiści i planu zniszczenia człowieka na wieczność. Szatan robi wszystko, żeby człowiek tej duchowej świadomości nie miał. Żeby żył w beztroskim letargu, aby wewnętrznie nie przejrzał. Zobaczcie, co Jezus robi. Dotyka oczu, aby przejrzały. Dotyka serc, aby uwierzyły. Aby zostały obudzone. Gdziekolwiek Jezus przychodzi, szatan się buntuje. Weźcie Ewangelię. Świętego Marka w szczególności, ale każdą inną. Zobaczcie, gdzie Jezus jest, jest przepowiadanie, są uzdrowienia, jest diabeł, który krzyczy, manifestuje swoją nienawiść. Tylko Jezus wchodzi do krainy gadarańczyków po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, do ziemi pogan. Na dzień dobry przychodzą do Niego opętani, których nikt nie mógł utrzymać i diabeł cały wściekły, przyszedłeś po prostu nas rujnować. Dlaczego? Kiedy przychodzi Jezus, światłość prawdziwa, na tą ziemię, diabeł wie, że rozpoczyna się koniec Jego Królestwa. Bo przyszła światłość, która się upomniała o dzieci swoje, o ludzi umiłowane. I światłość obnażyła wszelkie ciemności. Diabeł jako pierwszy wyznaje prawdę teologiczną o Jezusie Chrystusie. Nie święty Piotr, nie apostołowie. Diabeł krzyczy: wiem, kim jesteś. Jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Przyszedłeś, aby nas zbawić. Gdzie ten diabeł studiował? Na Sorbonie? Czy takie rzeczy wiedział? Doskonała definicja teologiczna, absolutnie bez zarzutu. A Jezus go i tak uciszył, bo prawda wypowiedziana bez miłości ma na celu tylko szkodzenie. Diabeł doskonale wiedział, a dlaczego powycinał wszystkie dzieciątka za czasów Heroda? Posłużył się Herodem, jego rządzą władzy. Wykorzystał diabeł rządzę władzę po to, żeby wyciąć dzieci. Zemsta przy narodzeniu Mesjasza. A dlaczego ucieczka do Egiptu? A dlaczego prześladowanie? A dlaczego zmowa? Im więcej Jezus czyni dobra, tym większa zmowa zła. Jezus skrzesił Łazarza, to już diabeł po prostu huczał, podburzył, działał. Oglądaliście film Pasję Gibsona? Oglądaliście? Oglądaliście. Kto nie oglądał, niech sobie ten film zobaczy. Bo film bazuje na scenariuszu wziętym z pism świętej Katarzyny Emmerlich. Mistyczki, która miała doświadczenie męki Chrystusa. I co ten film pokazuje? Że diabeł nie spał ani w dzień, ani w nocy. A żeby mieć czyste ręce, żeby się nie zdradzić,
działał przez ludzi. Buntował, kłócił perwersyjnie. Ludzie, którzy jedli chleb rozmnożony przez Jezusa, ludzie, do których Jezus przemawiał z litości, ci ludzie nasyceni, karmieni chlebem życia i chlebem powszednim, który Jezus, ci sami ludzie wołają: ukrzyżuj go. To samo, co było w niebie przed stworzeniem człowieka. Perwersja. Judasz, blisko Jezusa, obdarzony Jego miłością. Jezus, Judasz go wydaje. Zobaczcie, historia, która się ponawia z nieba. Lucyfer zdradza Boga. Przyjaciel Boga zdradza Boga. Judasz, przyjaciel Jezusa, zdradza Jezusa. Ludzie syceni chlebem Jezusa zdradzają Jezusa. Made in Satan. Można powiedzieć. Widać pieczątkę kogo? Perwersja diabła. Miłość przemienić w zdradę i w nienawiść. I diabeł nie śpi. Widać, jak genialnie pokazuje to Gibson w swoim filmie, jak szatan zadowolony, bo według jego scenariuszu, no i doprowadza do ukrzyżowania, do śmierci. Jest pewne, że Syna Bożego zgładził. Zabity Jezus na krzyżu umiera, szatan już pełen swojego zwycięstwa zrobił wszystko, co mógł. Wykurzył wszystkich apostołów, zdrada Judasza, wystraszył wszystkich, ciemności, które spowodowała w całym świecie, godzina ciemności, władza totalna diabła nad całym światem. Zabił Syna Bożego. Posprzątany. Dopełnił swojego dzieła, które rozpoczął przy śmierci dzieci w trakcie narodzenia Jezusa w Betlejem. Zrobił wszystko. No, ale to jest osobny temat. Jednego nie mógł. Odebrał Jezusowi przyjaciół, dobre imię, zmasakrował jego ciało zewnętrzne, bez litości, jak tylko można było, zmasakrował. Powiesił na krzyżu, obdarzył go, obłożył go wszelkim możliwym cierpieniem fizycznym i psychicznym, bo odebrał mu wszystko, tylko i nie mógł jednego, nie mógł, nie wniknął do serca Jezusa, w którym panowała światłość i miłość do stworzeń, które diabeł zwiódł, które stały się straszne poprzez swój współudział z grzechem, i te stworzenia, które zabiły go, umiłował miłością przebaczającą i tą jeszcze większą miłością. Serce Boga, które zostało odrzucone, obdarza miłością. I w tej tajemnicy miłości szatan przygrywa. W filmie też to jest pokazane. Zapada się ten jego świat demoniczny. Wyrok na szatana jest wydany. Miłość przypieczętowana na krzyżu przezwyciężyła wszelkie zło, wszelką nienawiść, każdego grzechu na całej ziemi. Wyrok jest wydany, ale walka wciąż trwa. Póki jesteśmy na tej ziemi, póki ostatni człowiek będzie na niej chodził, bo Jezus pragnie szatana zniszczyć nie przez to, że przyjdzie, że przyszedł, tak jak pierwszym razem przyszedł i powiedział: wszystkie stwory zbuntowane pod mur, teraz was rozstrzela wszystkich, koniec, żebyście widzieli, co z wami będzie. Bóg ma inny plan. Ma plan taki, żeby z naszą pomocą słabych, grzesznych, biednych ludzi wywołać falę takiej miłości, takiego dobra, żeby pokonać zło demoniczne świata właśnie miłością. Żeby zawrócić to, co diabeł w zaułek nienawiści zepchnął ludzkość. Żeby fala miłości z powrotem przyprowadziła do Boga. Zobaczcie, jaki szalony jest Bóg.
I czyni to ze stworzeniami, którymi diabeł gardzi, bo nie może tego znieść, że to nieświęte stworzenie, które grzeszy 7 albo 77 razy na dzień, jest jednocześnie stworzeniem umiłowanym, przebaczonym, napełnionym łaską miłosierdzia i upokarzającym szatana. Wiecie, diabeł nie znosi upokorzenia ze strony człowieka. Często w egzorcyzmach mówi tak i wyzywa na człowieka, na mężczyznę, na kobietę i używa najbardziej znanych, sprośnych ta. Użyję parę bardzo oględnie, wyzywa na kobiety ta owaka. Ta. I to ona, i to ją Bóg umiłował, i to ona idzie do świętości. Przecież ja ją miałem. Zrobiłem wszystko, żeby ją mieć. Przez jej grzechy. I diabeł nieraz mówi, przez jakie, jak to się stało, jak zwiódł, jak zniszczył, jak chciał zdeprawować. No miał. Było to jego dziecko. I nie, no tego nie może znieść. I to dziecko nagle jest dotknięte miłością Bożą. To czyni Jezus. Przychodzi do człowieka opętanego. Ludzie myślą, no jaki to jest? A, opętany to jest ten, który pewnie się rzuca. Musi podskakiwać. Jak egzorcysta go dotknie, jak się nie rzuci, no to opętany nie jest. Następny proszę. Szukamy opętanego. Opętany jest każdy człowiek, który nie doświadczył wolności jeszcze w Jezusie Chrystusie, który żyje w letargu, który czyni zło, które stało się po prostu siłą jego życia, zamykając jego serce, jego rozumienie, jego świadomość. A to, co nazywamy tym wszystkim, to, co się nazywa manifestacją, czym to jest? Czy to jest mocą diabła, który chce pokazać, jaki ja silny jestem i popatrzcie, fascynujcie się, co ja potrafię. No, tego rzuciło na 0,5 metra. I szukamy innego odcinka. Tego rzuciła na 2 metry. No, to już jest coś. No, to tutaj się powiedzmy takie, taka moc. I nie w tym wszystkim istota rzeczy. To jest wszystko słabość diabła. Im więcej cyrku robi, tym bardziej się boi. Ale uwaga, w ludziach wzbudza tu fascynację, bo my jesteśmy wszyscy zawirusowani. Nie możemy sobie powiedzieć, że pozwalamy sobie, tak, ja mogę bezpiecznie patrzeć i dotykać wszystkich chorób, no bo ja jestem zdrowy. Guzik, prawda. Ja jestem pewny siebie, mogę na całe zło świata spojrzeć i mnie to nie szkodzi. Nieprawda. Wszyscy jesteśmy chorzy. Wszyscy mamy w sobie dziedzictwo grzechu i scenki, które robi diabeł, uwaga, ale one, jeżeli razem z Jezusem ich nie przeżywamy, to one gdzieś wzbudzają w nas niedobrą fascynację. Słuchajcie, jest szereg ludzi zafascynowanych diabłem. Jestem, przykro mi to powiedzieć. Którzy wykupują z księgarni wszystkie książki o egzorcyzmach i o diabłach i mają je w jednym paluszku. Specjaliści od opętań, od diabłów, od tych wszystkich innych rzeczy. A bieda polega na tym, że to są ludzie, którzy są ślepi, nie widzą tego, że muszą zreformować swoje życie. Oczywiście, że są potrzebne świadectwa, jest mówienie prawdy, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jezus Chrystus jest światłością, która obnaża zło. I czasami, kiedy zobaczymy na przykład w kościołach, w grupach modlitewnych, gdzieś ludzi dręczonych, opętanych, rzucających się, to pamiętajcie o jednym. Wiedzcie, że przyszło Królestwo Boże. Nie wierzcie w to, że tak silny jest diabeł, który chce zrobić cyrk
Wierzcie w to, że przyszedł Jezus, że przyszła światłość i diabeł się wkurza, że musi oddać to, co miał. Nie dlatego, że ta osoba nękana jest gorsza od ciebie i ode mnie. Bo jest rzecz zaskakująca. Spotykam się z osobami dręczonymi i nękanymi i opętanymi, którzy prowadzą bardzo głębokie, pełne miłości życie duchowe. A Pan Bóg w swoich planach pozwoli mi walczyć z diabłem bardziej, aniżeli ja, który jestem słaby. Bo są takie osoby, które Pan Bóg wprowadza głębiej w świat duchowy. My czasami żyjemy na Jego powierzchni. Pan Jezus wie, moje dziecko, no muszę Cię chronić. Nawet nie wiesz o tym. Źle idziesz, a ja tu Cię chronię. Tak Cię chronię, żeby cię zło nie dotknęło. A przyjaciół Boga, swoich przyjaciół, paradoksalnie to brzmi, prawda? Swoich przyjaciół, najukochańszych, Bóg nie oszczędza. Dlatego, że tym przyjaciołom daje możliwość ujawnienia się jeszcze więcej wielkoduszności ich serca i w ciemnościach wiary, nie widząc Bożej miłości, słuchajcie, nie widząc Bożej miłości, walczyć z diabłem. Tak, aby było tak, zamknij człowieka w pokoju, niech nie widzi słońca i powiedz mu, żeby hodował marchewkę, pietruszkę w swoim sercu bez słońca. Tak, promienie Bożej miłości są w stanie to uczynić. I są tacy ludzie, którzy upokarzają diabła niezwykle mocno i walczą za innych. O uwolnienie innych. Ale wróćmy do tego tematu, że przychodzi Jezus, przychodzi światłość i Jezus wyrywa nas. Jezus zbawia nas z nieszczęsnego układu, paktu z demonem w momencie grzechu pierworodnego i w momencie wszystkich grzechów świata. Słuchajcie, w każdym z nas, w tobie, we mnie, wszyscy należymy do rodziny ludzkiej. Ty masz babcię Krysię, ty masz pradziadka Władka, ale jak dojdziemy, to wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, jako ludzie. I wszyscy uczestniczymy w konsekwencjach grzechów twojego pradziadka, mojego pradziadka. Twoje dzieci, twoje wnuki będą uczestniczyły w grzechach twoich, moich. Nieszczęście to brzmi, nieszczęśnie. Ale najpierw powiedzmy to, żeby powiedzieć drugą rzecz ważniejszą. Twoje wnuki, nasze wnuki i wszyscy inni będą uczestniczyli także w dobru, które staje się twoim udziałem w twoich zwycięstwach nad grzechem, nad diabłem. Musimy kończyć, tak? Zwycięstwo każdego z nas jest zwycięstwem razem z Jezusem w całej historii zbawienia. Każde ukryte zwycięstwo nad diabłem jest bogactwem drugiego człowieka. I nie martwmy się, nie przerażajmy się, to jest ostatnie zdanie, jeśli widzimy w naszych rodzinach grzech. Jeśli jesteś przerażony grzechem twoich rodziców. Nie wiem, może nie jedni rodzice wasi nie mają ślubu kościelnego. Może nie żyją w miłości ze sobą. Może są jakieś grzechy czynnie uprawiane w waszych rodzinach i wy o tym wiecie. Jezus pokazuje wam grzech w waszej rodzinie. Po co? Żeby ci powiedzieć, dam ci światło, żeby z moją pomocą ten grzech i konsekwencje tego grzechu przemieniał razem ze mną miłością, modlitwą i łaską, którą tobie dam. Bo wszyscy uczestniczymy w tej samej historii zbawienia. Jak koniec, to koniec. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielu.
naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Matko Boże światłości, módl się za nas.